Panie ministrze, wejście do Unii Europejskiej stało się faktem. Ja mogę powiedzieć, że jestem Europejką, pan może powiedzieć, że jestem Europejczykiem. Czy może pan powiedzieć również, że jestem ministrem nauki wszystkich Europejczyków? To jest rzeczywiście wielkie przeżycie i wielkie zobowiązanie. My jesteśmy już prawie w Europie, już chyba nic nam nie jest w stanie przeszkodzić w tej drodze do Europy. I ja dzisiaj rano, otwierając pewną konferencję, miałem satysfakcję z podkreślenia tego faktu, że przed nauką polską stoją kolosalne wyzwania w tej chwili. Z jednej strony nauka polska, mówi się o tym obiegowo, już w jakimś sensie jest w Unii, ponieważ od paru lat mamy prawo do uczestniczenia w badawczych programach unijnych, właściwie na równych prawach z uczonymi unijnymi. Ale to jest pół prawdy. Drugie pół jest takie, że Polska jako kraj spoza Unii ciągle nie ma dostatecznej wiarygodności przy bardzo wielu przedsięwzięciach, które są kluczem najróżniejszych decyzji. Ale jakich na przykład? No na przykład takich, że w programach unijnych bardzo często wymagana jest, a właściwie z zasady wymagane jest uczestnictwo partnerów przemysłowych, gospodarczych, po to, żeby badania, które się prowadzi, często bardzo stosowane nawet, były jednak prowadzone w pewnym kontekście gospodarczym, żeby była szansa na wdrożenie. To nie zawsze się kończy wdrożeniem, ale trzeba mieć ten pomysł jakiś, który może prowadzić do wdrożenia. I a dlaczego nasze, przepraszam, że wchodzę w słowo, projekty właśnie nie są takie do wdrożenia wprost? Na czym to polega ta różnica? No, mechanizmy, które stoją na przeszkodzie w efektywnym wdrażaniu wyników badań naukowych w Polsce, to jest długa historia, o tym też możemy porozmawiać, ale w tej chwili zmierzałem do tego, żeby powiedzieć, że jeśli ma się instytucję właśnie nienaukową ściśle z Polski, to w oczywisty sposób jej wiarygodność przy rozdziale środków na badania w całym projekcie jest mniejsza, ponieważ nie ma zaufania do tego, że polskie przedsiębiorstwa po pierwsze potrafią sobie dać radę z tym know-how naukowym, które by miało do nich napłynąć, ale po drugie obawy są ściśle formalno-prawne. Boją się decydenci europejscy, że Polska jako kraj pozaunijny w przypadku niewywiązania się z pewnych zobowiązań może być problemem, jeśli chodzi o domaganie się czy zwrotu pieniędzy, czy poniesienia innych konsekwencji. To są hipotetyczne możliwości, ale w tak silnie sformalizowanym pod względem prawnym organizmie jak Unia Europejska, one mają duże znaczenie. Jak możemy poświęcić miliardy czy no, setki milionów złotych na badania z kieszeni podatnika europejskiego, na badania prowadzone w jakimś kraju, w którym tak naprawdę nie wiemy, jakie są procedury dochodzenia później do jakichś spraw związanych z odszkodowaniami takimi czy innymi. Mówiąc krótko, będąc w środku Unii, będąc członkiem Unii, nasza wiarygodność jako partnera jest zasadniczo inna i to powinno wpłynąć na bardzo wiele decyzji o alokacji środków także na badania. Ale jaką mamy szansę na zmianę tego w bardzo szybkim tempie, bo przecież to już są miesiące, nie lata. No i to jest to zadanie, które przed nami stoi. My się do niego przygotowujemy od dawna. Jakie są propozycje rozwiązania, panie ministrze? Jakie są propozycje rozwiązania? Bo już nie ma czasu na przygotowania. Mi się wydaje, że my jesteśmy na dobrej ścieżce. To znaczy my tę świadomość mamy od dawna i to nie jest tak, że w momencie wygrania referendum my raptem przystępujemy teraz do jakichś zasadniczych zmian. My od dawna wiemy, że musimy nasz model prowadzenia badań dostosować do modelu europejskiego, że mamy wprawdzie bardzo dużą część spraw badawczych, która będzie na pewno ciągle czysto polska i tutaj możemy decydować o wszystkim. Jednocześnie mamy całą tą sferę związaną z badaniami prowadzonymi w kontekście zastosowań przemysłowych, gospodarczych, której model musi być dopasowany do modelu europejskiego. I mi się wydaje, ten model się w Polsce wytworzył. My kładziemy nacisk na pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Ja wspomnę tylko fundusze strukturalne. Jest bardzo duża część funduszy strukturalnych skierowana na sferę B plus R, pod warunkiem, że ona będzie zainicjowana przez regiony, czyli w naszym przypadku przez województwa. Musimy się przyzwyczaić do tego, że następuje bardzo silna regionalizacja badań. To już jest przeszłość, że wszyscy patrzyliśmy tylko na budżet, który rozdzielał łaskawie albo częściej mniej łaskawie jakieś środki. W tej chwili jest tak, że poszczególne województwa muszą wykazać aktywność w pozyskiwaniu środków także na badania. I te środki są. One są w wielkiej ilości, ale pozyskanie ich jest zależne od mobilizacji regionalnej. Musi powstać konsorcjum uniwersytetów, instytutów badawczych, firm przemysłowych z danego regionu i one z pomocą oczywiście rządu i różnych innych agencji informujących musi się starać o środki unijne. Ten proces mamy bardzo zaawansowany, jest robiony Narodowy Plan Rozwoju, w którym to jest bardzo szczegółowo wszystko opisane i tu można być dobrej myśli, jeśli tylko będziemy
my będziemy twardo się starać o te środki, to my je zdobędziemy, ale musi być nasza wola, żeby chcieć się dostać. A to się łączy z niedogodnościami. To nie spadnie nam z nieba. W jaki sposób można docierać do coraz większej grupy ludzi po prostu, żeby szkolić, żeby pokazywać, żeby uczyć? Ja się odwołam może do jednego przedsięwzięcia, które było naszą inicjatywą, a które według mnie leży w samym środku całej tej inicjatywy. Mianowicie kierowany przeze mnie Urząd Ministerstwo w tej chwili podjęło inicjatywę zorganizowania w poszczególnych 16 województwach regionalnych strategii innowacyjnych. To jest taka nazwa, która jest ściągnięta z nomenklatury europejskiej, ale które ona tak naprawdę oznacza, że już od roku za pieniądze, które my dajemy, plus dofinansowanie lokalne przez władze samorządowe, tworzone są w każdym województwie w Polsce regionalne strategie innowacji. Została wyznaczona instytucja, przeważnie jest to uczelnia silna, na koordynatora tej akcji i łącznie z władzami lokalnymi opracowywane w tej chwili są te właśnie regionalne strategie innowacji, które polegają na tym, żeby jak najlepiej przygotować się do konsumowania środków z funduszy strukturalnych, które zaczną do nas napływać 1 maja w przyszłym roku. Czy możemy dać przykład uczelni, która już taką strategię innowacji opracowała i czy możemy pokazać w naszej telewizji na przykład, jak wygląda taka strategia? To jest bardzo dobra problematyka do pokazania w waszej telewizji oczywiście. Jest parę województw, które są bardzo zaawansowane w przygotowywaniu takich regionalnych strategii innowacji. Na pewno województwo dolnośląskie. We Wrocławiu, na Politechnice Wrocławskiej, pan profesor Koch jest głównym koordynatorem tej sprawy i oni dokonali już masę najróżniejszych rzeczy. Jest bardzo zaawansowane tworzenie regionalnej strategii innowacji w Trójmieście, w Gdańsku, w województwie pomorskim. W Małopolsce również jest bardzo silnie postawiona ta sprawa. Wprawdzie projekty ciągle biegną. My mamy termin rozliczenia tych projektów jeszcze dopiero za dobre 10 miesięcy chyba, ale te strategie są. Ja chciałbym tu jeszcze jedną rzecz dodać. Ja powiedziałem, że ministerstwo moje kierowane przeze mnie dofinansowuje te projekty. Na 16 województw 5 udało się uzyskać bardzo znaczące dofinansowanie właśnie tych regionalnych strategii innowacji z Brukseli. My żeśmy przeprowadzili całą akcję informującą polskie władze samorządowe w poszczególnych województwach, żeby starały się o pieniądze na tę akcję właśnie z Komisji Europejskiej i 5 województwom się to udało. I te 5 województw jest, jak myślę, nawet bardziej zaawansowanych niż te 11 pozostałych, które jak gdyby kompensują ten brak pieniędzy, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji próbuje dofinansować, zresztą w bardzo podobnej wysokości jak te 5, które mają środki z Europy. Województwo śląskie też tam jest, zachodniopomorskie, wielkopolskie. To wszystko się w tej chwili rozgrywa. Inna jest sprawa, czy poszczególne uczelnie, instytuty badawcze dostatecznie dobrze się włączają do tej strategii. To właśnie, jest oddzielna sprawa. Ja muszę powiedzieć, że ja jeżdżę po Polsce, bo uważam, że to jest być może najważniejszy element z punktu widzenia sfery nauki, jeśli chodzi o naszą akcesję. I jeżdżę po Polsce i ze wszystkimi władzami samorządowymi rozmawiam. Niektóre są zadowolone ze współpracy z uczelniami, inne mniej, inne wręcz narzekają. Niektóre uczelnie bardzo poważne, mało wiedzą o tym. To jest polski problem informacji, ale... No właśnie, panie ministrze, chcielibyśmy może pokazać taki model typowy, który jest do powielania, który jest takim modelem przykładowym, na podstawie którego można robić następne projekty. Ja zapraszam. Chętnie się włączymy w taką akcję po prostu. Ja bardzo dziękuję za tą propozycję i ja nie myślę, żebyśmy w tej chwili może mówili o szczegółach, ale proszę traktować moje słowa jako zobowiązanie, że ja będę pośrednikiem i pomogę telewizji, żeby uzyskać informacje o tym, żeby sfilmować to, co już jest ciekawe, żeby w ten sposób zachęcić też. Stworzyć taki model po prostu przykładowy, za którym będą mogły pójść inne uczelnie, inne projekty. Bardzo proszę. Tak się składa, że cała ta akcja od strony mojego zainteresowania koordynowana jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw właśnie związanych ze środkami europejskimi z Brukseli. Kierownikiem całej tej inicjatywy jest pan dr Siemaszko, znany skądinąd ze swoich inicjatyw. I pan dr Siemaszko wskaże z największą łatwością te RISy, bo to taki skrót jest Regional Innovation Strategy, po polsku Regionalne Strategie Innowacji, te, które są już na tyle zaawansowane, że warto je pokazać i w ten sposób jeszcze je podeprzeć moralnie, a z drugiej strony potraktować je jako wzorzec dla innych.